Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj wrócimy do sprawy pana Mieczysława, który jakiś czas temu prosił nas o pomoc w sprawie fałszywych zeznań jego żony. I tutaj sytuacja się posunęła troszeczkę do przodu w czasie. I pan Mieczysław pisze do nas, że założył żonie sprawę z artykułu 284. Przypominamy, że chodzi o przestępstwo przywłaszczenia. I tutaj sytuacja była następująca, że przez 3 lata pan Mieczysław pracował za granicą i twierdzi, że był oszukiwany, że żona nie spłacała jego zobowiązań, pomimo tego, że miała dostęp do wspólnego rachunku, na którym były pieniądze z dochodów pana Mieczysława, że miał wiele podstaw i dowodów do tego, by sądzić, że żona przywłaszczyła sobie jego pieniądze, ponieważ nie dokonywała spłat zobowiązań, nie płaciła za mieszkanie czy też innych rachunków, a także dzieci pana Mieczysława, które już są dorosłe, przekazywały informację, że matka w tej sytuacji nie dokonuje nawet podstawowych zakupów, aby tutaj utrzymać rodzinę, pomimo tego, że te środki pan Mieczysław, z tego co tutaj rozumiem, przesyłał na rachunek. Były też bezpośrednie zeznania, że tutaj matka wyciągnęła z rachunku pieniądze i próbowała w pewien sposób nakłonić dzieci do no po prostu składania fałszywych zeznań podczas ewentualnego procesu, tak? I teraz tak. Pan Mieczysław, z tego co rozumiem, złożył zawiadomienie do prokuratury, która odmówiła wszczęcia postępowania, i złożył też zażalenie do sądu, który to podtrzymał decyzję prokuratury. I pan Mieczysław pyta, co może w takiej sytuacji zrobić. Panie Mieczysławie, są w zasadzie tutaj dwie możliwości. Ta pierwsza, którą pan już wyczerpał, tak? Czyli ta zażalenie na decyzję prokuratury, a wcześniej wniosek o wszczęcie postępowania. Jest jeszcze taka instytucja prawna, która nazywa się subsydiarny akt oskarżenia. To jest dodatkowy tryb postępowania w procedurze karnej, opisany oczywiście w artykule 330 Kodeksu Postępowania Karnego, który polega na tym, że w momencie, kiedy pan wyczerpie tą wcześniejszą formę, tak, czyli procedurę zażaleniową, i dwukrotnie uzyskał pan postanowienie o umorzeniu postępowania lub o odmowie wszczęcia postępowania, to ma pan prawo złożyć w sądzie subsydiarny akt oskarżenia. Procedura jest taka, że powinien pan taki subsydiarny akt oskarżenia złożyć w terminie miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wydaniu ponownego postanowienie odmawiającego wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź umarzającego, tak? I też sąd powinien pana pouczyć o takiej możliwości. Jeżeli było odbyła się jakaś rozprawa, posiedzenie, tak, to taka informacja powinna być pokrzywdzonemu przekazana. Oczywiście taki subsydiarny akt oskarżenia musi spełniać wszystkie wymogi formalne pisma procesowego, tak? Które są zawarte w artykule 119 Kodeksu Procedury Karnej, i musi też spełniać szczególne wymogi formalne aktu oskarżenia, tak? Czyli dobrze by było, żeby pan najpierw skonsultował się z jakimś pełnomocnikiem, więc tutaj jeżeli będzie pan chciał wnieść subsydiarny akt oskarżenia, to sugerujemy po prostu skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, tak? Ponieważ istnieje coś takiego jak przymus adwokacko-radcowski i powinien pan taki subsydiarny akt oskarżenia sporządzić przez pełnomocnika tego typu, tak? Pokrzywdzony powinien też dołączyć po jednym odpisie aktu oskarżenia dla każdego oskarżonego oraz prokuratora. I to wysyłamy do sądu, tak? Tutaj nie musi pan co prawda przesyłać akt tego całego postępowania, które toczyło się wcześniej, do sądu, ponieważ nie jest pan dysponentem i może tutaj się okazać, że pan po prostu nie ma całej informacji, tak? Postępowanie przygotowawcze mogło się zakończyć na etapie odmowy wszczęcia postępowania, więc w zasadzie nie będzie tam żadnej konkretnej treści, oprócz jakichś pojedynczych notatek, tak? Nie wiem też dokładnie, jak to tutaj w tym przypadku sprawa wyglądała.
niezależnie jednak od tego, jak to przebiegało wcześniej, czyli czy w ogóle prokuratura prowadziła jakieś czynności, to prokuratura musi przesłać akty postępowania przygotowawczego do sądu w terminie 14 dni na wezwanie prezesa sądu, dołączone do odpisu subsydiarnego aktu oskarżenia. I wtedy sąd może się zająć taką sprawą, tak? Ustawa nie nakłada na pokrzywdzonego obowiązku poinformowania ujawnionych pokrzywdzonych innych o przesłaniu subsydiarnego aktu oskarżenia. Więc jeżeli są dzieci pokrzywdzone, no to tutaj nie ma pan takiego obowiązku. Tutaj jeżeli chodzi o takie formalności, no to w zasadzie tak to wygląda. Trzeba tylko dopilnować tego terminu. Jeżeli chodzi o tą procedurę, no to tak jak powiedziałem, jeżeli pan ma jakieś wątpliwości do tego, jak to powinno dokładnie wyglądać, tak? A przede wszystkim, no, potrzebuje pan profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli pan się decyduje na złożenie takiego subsydiarnego aktu oskarżenia, chce pan tą procedurę przejść, to wtedy musi pan się liczyć po prostu z kosztami reprezentacji, tak? I pełnomocnictwa. Więc dobrze by było po prostu znaleźć w miejscu zamieszkania jakiegoś pełnomocnika i z nim to już bezpośrednio konsultować, tak? Jeżeli chodzi o te terminy jeszcze, tak? Jeżeli pan powinien oczywiście doręczyć to do sądu w ciągu miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wydaniu ponownego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź je umarzającego. Jak w każdym przypadku, brak pouczenia lub mylne pouczenie nie wywołuje negatywnych skutków procesowych dla pokrzywdzonego. Więc jeżeli nikt panu tego nie powiedział, no to ten termin liczony jest od momentu, kiedy pan hipotetycznie dowiedział o takiej możliwości, tak? Więc tutaj taka sytuacja może mieć miejsce. Subsydiarny akt oskarżenia podlega kontroli formalnej na zasadach ogólnych, więc musi pan ten akt oskarżenia sporządzić przy pomocy pełnomocnika, bo musi on zawierać wszystkie wymogi formalne. Jeżeli chodzi o dalszą procedurę, no to wtedy sąd nie może tego pozostawić bez rozpatrzenia, tak? Musi zapaść jakaś decyzja, musi się ta sytuacja po prostu posunąć do przodu. To jest w zasadzie jedyna taka możliwość, jeżeli chodzi o procedurę karną, tak? Jeżeli na przykład w toku tych wszystkich czynności, które podjęła żona, czuje się pan pokrzywdzony i można to zakwalifikować jako sytuację, w której można byłoby myśleć o ewentualnym odszkodowaniu, to można jeszcze się zastanowić nad jakimś powództwem cywilnym, tak? Ponieważ no tutaj problem polega na tym prawdopodobnie, że w sytuacji, kiedy państwo są małżeństwem, trudno jest zakwalifikować działania żony jako działanie w złej wierze i działanie, które ma znamiona przestępstwa. Także prawdopodobnie to może być powodem, dla którego prokuratura odmawia wszczęcia, czy też umarza postępowanie. I tutaj, co nam pozostaje, oprócz oczywiście subsydiarnego aktu oskarżenia, no to jest ewentualne powództwo cywilne, tak? I w sądzie cywilnym może pan dochodzić odszkodowania za tutaj doznaną szkodę, tak? Którą trzeba byłoby wycenić, jakie to są pieniądze, jakie kroki podjęła żona, żeby tą szkodę panu wyrządzić i ewentualnie w procedurze cywilnej dochodzić swoich praw w ten sposób, tak? Ale to też wymagałoby złożenia powództwa, tak? Znalezienia oczywiście, podobnie jak w przypadku aktu subsydiarnego aktu oskarżenia, pełnomocnika, który będzie pana reprezentował w procedurze cywilnej i przed sądem cywilnym, tak? Więc to są możliwości, które pan w tej chwili ma. Ja nie wiem, jaki tam czas upłynął od tego, od zakończenia tej sprawy, tak, na tym etapie, na którym ona się ostatnio zakończyła. Więc trzeba działać szybko i spróbować wykorzystać tą możliwość wynikającą z subsydiarnego aktu oskarżenia. Jeżeli by były jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.